Proszę Państwa, jak zwykle udelektowaliście mnie Państwo wieloma pytaniami, no a ja oczywiście na te pytania odpowiadam. Pan Andrzej Grzegorczyk, wspierający kanał. Bardzo dziękuję za Pana felietony i przechodzą do pytania. Antifa i lewactwo działają w bardzo złej sprawie, ale w sposób efektywny, bardzo efektywny. Przejmują kolejne instytucje, media, polityków i tak dalej. Prawica, mimo że działa w dobrej sprawie, nie odnosi tak wielkich sukcesów propagandowych. Czy w skali globalnej, organizacyjnej możemy czegoś nauczyć się od lewaków? No możemy, w organizacji właśnie i tego, żeby opracowania skutecznej strategii walki z lewactwem, bo proszę Państwa, nawet nie dlatego, że nam się ideologia niesiona przez Antifę i lewactwo nie podoba, tylko dlatego, że jeśli by ten kierunek zwyciężył, no to czeka nas powtórka z rozrywki, bo rewolucja najpierw pożera własne dzieci, a potem wszystkie inne. Więc nie moglibyśmy liczyć na to, że ktokolwiek zostanie potraktowany ze staroświecką rewerencją. Zresztą już to się dzieje, bo przypomnę, jaka była ewolucja tego. W 68 roku pojawiło się hasło zabrania się zabraniać, że to nie wszystko tego. Potem, że tu lekkomyślność była premiowana, że właściwie rób ta co chce, ta tutaj za nic nie odpowiada ta. A teraz wchodzimy w etap surowości. Już się skończyły umizgi. No i teraz wchodzimy w etap surowości. Już się pojawiają takie pomysły totalniackie, którym wszyscy... Jeszcze takie ludowe przysłowie mówi, nie dał Pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła. Ale świni mogą rogi wyrosnąć. W związku z tym rzeczywiście powinniśmy się od nich nauczyć i organizacji, i takiej długofalowej strategii odporu. Pan Dominik Plaskota, wspierający kanał, a tu i pan Grzegorczyk, wspierający kanał, bardzo dziękuję za wsparcie. Szanowny panie Stanisławie, co pan myśli o przepowiedni nadejścia Antychrysta? Według niektórych teorii Antychryst pierwotnie objawi się jako zbawca ludzkości z gotowym rozwiązaniem danego problemu. Niektórzy typują tutaj analogię koronawirusa oraz propozycję Billa Gatesa, szczepionki oraz mikrochipy, zaś obrót bezgotówkowy wydaje się idealną analogią znaku bestii. Co sądzi Pan na ten temat? Czy wierzy Pan w przepowiednie nadejścia Antychrysta? No, jak mnie wierzy? Znaczy nie w przepowiednie, bo takie mam raczej sceptycznie podchodzę do rozmaitych przepowiedni. Natomiast no to, że tam Antychryst na krótki czas ma być uwolniony, no to przecież wiemy z Ewangelii, z Pisma Świętego Nowego Testamentu. W związku z tym, no, jako katolik, to się tego obawiam. I bardzo, znaczy nie wydaje mi się, żeby Bill Gates był jakimś antychrystem demonicznym, bo on jest tylko bogaty, natomiast demoniczny chyba nie jest. Ma, jak to wielu ludzi takich, którzy, no, których, że tak powiem, bogactwo nie dorównuje mądrości, to mają taką ciągotę, bo wydaje im się, że są bogami wszechmogącymi na skutek tego bogactwa, że wszystko mogą sobie kupić, niebo mogą sobie kupić, piekło mogą sobie kupić i tak dalej, to są wyznawcami rozmaitych społecznych inżynierii. Billa Gatesa bym do tej kategorii zaliczył. Natomiast no, coś jest niepokojącego, że to rzeczywiście chipowanie, no to bardzo idealna analogia jest. Ale muszę powiedzieć jednocześnie, tak, że tak powiem, wylać kubeł zimnej wody na wszystkie głowy, których właściciele tak wierzą we wszystkie, czy prawie wszystkie przepowiednie. Jest taka scena w Ewangelii, kiedy to apostołowie pytają Pana Jezusa, czy kiedy On tam chce przywrócić Królestwo Izraela i tak dalej, w ogóle w związku z tym, że to ma być pod koniec czasów. A Pan Jezus ich tutaj ostudza, osadza ich na miejscu, powiada, o tej godzinie wie tylko Ojciec.
Więc myślę, że jak wie tylko Ojciec i nawet Syn Boży tego nie wiedział, no to w takim razie, tym bardziej autorzy rozmaitych przepowiedni. Modrzew europejski. Witam, panie Stanisławie, już o poranku i pytanie. Co pan sądzi o tym, że w Warszawie mają powstać tęczowe ławki i dlaczego słusznie będzie taką ławkę zdemolować? Pozdrawiam pana serdecznie i życzę zdrowia w tym sezonie na wirusa kłamstwa i obłudy. No, ubolewam nad tym, że w Warszawie będą tęczowe ławki. Bo to oczywiście tak jak ta tęcza przed Kościołem Zbawiciela, na Placu Zbawiciela, tak samo i te tęczowe ławki służą do pewnej tresury, do oswajania ludzi z dyktatem sodomitów i gomorytów. I nie ma właściwie, bo jeżeli pan Trzaskowski, czy ktoś taki jak on, albo tam jakiś inny, jegomość zostanie prezydentem Warszawy, to nie ma takiej siły, która by uniemożliwiła mu urządzanie miasta zgodnie ze swoimi preferencjami, również zboczonymi. Jak tylko bunt podatników. Ja uważam, że zamiast łamać ławki, niszczyć ławki, to, no to jest przestępstwo. Ja sobie zdaję sprawę, co ja tu mówię. To jest przestępstwo, ale no mniej mi zależy na, że tak powiem, własnym bezpieczeństwie i własnej wolności w sytuacji, kiedy cały naród zaczyna być tresowany przez garstkę, bo w końcu niedużą tam garstkę zboczeńców. No, na to nie można pozwolić i musimy wydać wojnę tym zboczeńcom, nosicielom tej ideologii, a na wojnie jak to na wojnie, ofiary muszą być. Także no, trzeba sobie zdawać sprawę, że bez poświęceń tu się nic nie dokona. Hipolesko. Panie Stanisławie, mamy kukunia, złotą panią posągową. Mniemam, że pan to nadal im, że pan to nadał im tak wyniosłe pseudonimy. Czy zna pan może, być może ksywy z lat młodości znanych ludzi, polityki? No i oczywiście, jaką ksywę miał pan w młodości? Pozdrawiam i mnóstwa zdrówka życzę. No niestety nie mogę się przyznać do wszystkich tutaj pseudonimów, bo Kukuniek, który mi się bardzo podoba zresztą jako pseudonim, niestety nie został przeze mnie wymyślony, bo wymyśliła, znaczy ten epitet nadała panu prezydentowi Wałęsie taka znajoma pani ze sfer dyplomatycznych. I mnie się bardzo ten epitet podoba, dlatego że no to jest taka czułość nawet przez niego przebija, ale jednocześnie lekceważenie. I myślę, że doskonale oddaje uczucia autorki w stosunku do Lecha Wałęsy. Natomiast złota pani posągowa, to tak, to ja. No a jaką ksywę? No nie znam ksywy z lat młodości znanych ludzi. Ja sam miałem ksywę Sander w czasach studenckich i bardzo wielu moich kolegów z tamtych czasów tak mnie właśnie nazywa. Pan Wojs. Szanowny panie Stanisławie, pytanie zadaję po raz drugi, liczę na odpowiedź. O, jakieś 2 miesiące temu w jednym z nagrań użył pan stwierdzenia, że Józef Piłsudski tworzył Legiony Polskie. Mam nadzieję, że to był albo lapsus, albo przejęzyczenie, bo chyba nie wierzy pan w to, że Józef Piłsudski był współtwórcą Legionów. Proszę o podanie faktów co do twórców Legionów Polskich. Na zeszłorocznych targach książki w Krakowie nabyłem 2 ciekawe propozycje, w których dosyć szczegółowo opracowana jest biografia Piłsudskiego. 3 dni po masakrze ludności cywilnej Kalisza dokonanej przez wojska pruskie, to jest 6 sierpnia 2014 roku, pierwsza kadrowa, twórca, agent wywiadu austriackiego Józef Piłsudski, w sumie około 170 osób, realizując plan państw centralnych, wkracza do kongresówki celem wywołania powstania, co się nie udaje.
jaki byłby efekt, gdyby pierwsza kadrowa Piłsudskiego sprowokowała powstanie w kongresówce. Pierwsza wojna światowa trwałaby kilka miesięcy, Polska odzyskałaby niepodległość bez Lwowa, bez Śląska, bez Wielkopolski, bez dostępu do morza. Później tworzone legiony to zasługa krakowskich środowisk konserwatywnych na czele z prezydentem Krakowa Juliuszem Leo, Franciszek Stefczyk, finanse i Władysława Sikorskiego, opracowania wojskowe. Pierwsza kadrowa była wchłonięta do legionów, ale z tego powodu twierdzenie, że Józef Piłsudski był współtwórcą legionów, jest nieuprawnione. No i poza tym, po pierwsze, Piłsudski otrzymał stopień honorowy brygadiera, brak wykształcenia wojskowego. Drugie, dowództwo jednego z oddziałów załatwił dla Piłsudskiego niejaki Ignacy Daszyński. Trzy, główny komendant Legionów generał Puchalski chciał zdymisjonować Piłsudskiego, ale Austriacy odmówili, twierdząc, że Piłsudski jest im potrzebny. Starałem się pisać jak największym skrótem. A że historia jest bardzo ciekawa, to też uzasadnienie do wyżej wymienionej prośby trochę obszerne, ale warte tego, żeby każdy z nas ją poznał. Podskryptum. Dziękuję jeszcze raz za autograf złożony na projekcie Konstytucji Polski, którego pan jest autorem. Dużo zdrowia, pozdrawiam. Dziękuję za te pozdrowienia. No widzę, że pan nie jest wielbicielem Piłsudskiego. Rzeczywiście w biografii Piłsudskiego jest mnóstwo legend. No ale jeżeli Józef Piłsudski rzeczywiście był agentem wywiadu austriackiego, no bo gdyby nie był agentem, to władze austriackie nigdy by nie pozwoliłyby mu na tworzenie na terenie Galicji organizacji paramilitarnych w rodzaju Strzelca, także myślę, że nie. Piłsudski cieszył się w pewnych kręgach autorytetem sporym. No a co do tam Władysława Sikorskiego, no cóż, na ten temat są rozmaite opinie. Na przykład Mieczysław Jałowiecki w swoich pamiętnikach bardzo lekceważąco pisze o Władysławie Sikorskim, mimo że tam specjalnym wielbicielem Józefa Piłsudskiego nie jest i tam legendy jego nie kolportuje. Natomiast Władysława Sikorskiego ocenia bardzo nisko jako takiego. No, Władysław Sikorski był z wykształcenia, zdaje się, inżynierem urządzeń sanitarnych. No i to, ale nie to było głównym jego tutaj punktem odniesienia tego Jałowieckiego, tylko właśnie jego, że tak powiem, chwiejność polityczna. Natomiast wydaje mi się, no, że Józef Piłsudski rzeczywiście nie miał wykształcenia wojskowego. No, gdzie by miał je nabyć, jak on albo w więzieniu siedział, albo nawet medycyny nie skończył, bo on tam medycynę studiował, a tu żadnych nauk wojskowych. Nie, był takim samoukiem, co tam dawało rozmaite rezultaty. Natomiast wydaje mi się, że no, niejaki Ignacy Daszyński, taki lekceważący stosunek do Ignacego Daszyńskiego, no, nie jest chyba do końca uprawniony, bo nawet taki nieprzyjaciel Ignacego Daszyńskiego, jakim był Kazimierz Chłędowski, minister dla Galicji, to pisze o nim z uznaniem jako parlamentarzyście, natomiast ze współczuciem jako ojcu rodziny, bo tam kiedyś przypomina, jak jechał z państwem Daszyńskim pociągiem. No i powiada tak, patrzyłem się, siedzieli naprzeciwko mnie i żal mi było biednego socjalisty siedzącego obok rozłożystej, jak stara grosza pani Daszyńskiej i kuzynki, biedne, chude poszturadło. A Daszyński, zdaje się, był chory na płuca, no i dlatego mu tak współczuł Chłędowski. W ogóle pisanie historii alternatywnej wydaje mi się zajęciem dosyć ciekawym, ale no, trudno ją sprawdzić, czy tak by się potoczyły losy, czy inaczej. To musimy wierzyć na zasadzie takiej, które tam argumenty bardziej nas przekonują, natomiast pewności żadnej mieć nie możemy.
Escobarde, witam pana Stanisława i życzę w tych ponurych, że zdrowia w tych ponurych czasach. No dziękuję bardzo. Czy niestabilność prawno-polityczna w Polsce może stworzyć zagrożenie ze strony Białorusi? Jak wiadomo, państwo jest silne słabością swoich sąsiadów. To znaczy, że Białoruś zachowała stabilność gospodarczą i polityczną, która spowoduje napływ inwestorów, kiedy w Polsce politycy PiS-u przestraszyli się złowrogiego koronawirusa i postanowili zniszczyć gospodarkę, co w konsekwencji prowadzi do destabilizacji politycznej. Czy Białoruś może stać się hegemonem środkowej Europy i faktycznym niebezpieczeństwem dla Polski? Pozdrawiam. No, wydaje mi się, że pan zapomniał o tym, że Białoruś oprócz Polski to ma jeszcze jednego sąsiada. I to znacznie dla białoruskiej hegemonii w tej części Europy znacznie bardziej groźnego, mianowicie Rosję. Więc myślę, że jeśli by tutaj Polska popadła w stan całkowitego ubezwłasnowolnienia, no to nie Białoruś by się nami podzieliła, tylko podzieliłyby się Niemcy ze swoim strategicznym partnerem, czyli Rosją. Travis Bickle. Szanowny panie Stanisławie, czy zna pan jakieś pozycje Stanisława Lema z gatunku innego niż fantastyka naukowa, na przykład Szpital Przemienienia? Serdecznie pozdrawiam. Ekranizację powyższej książki polecam, przepraszam, serdecznie polecam ekranizację powyższej książki w reżyserii Edwarda Żebrowskiego z 1978 roku ze znakomitymi kreacjami aktorskimi, m.in. Gustawa Cholubka, Zbigniewa Zapasiewicza i Henryka Bisty. No, czytałem tę książkę, nawet ją mam, a film też widziałem, bardzo mi się podobał. Proszę państwa, i na tym kończymy to spotkanie państwa w cyklu pytań i odpowiedzi. Zapraszam na następne.